Otwieram sesję nadzwyczajną Rady Gminy Adamówka 9 kadencji. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji pana wójta Jacka Kierepkę. Witam zastępcę wójta Edwarda Jarmusiewicza. Witam Łukasza Kominko, sekretarza gminy. Witam panią Annę Skórskę, skarbnika gminy. Witam panią Malwinę Misiunk, dyrektor Centrum Usług Społecznych. Witam pana Rafała Babiarza od promocji gminy, pana od promocji gminy. Witam panów, panie i panów sołtysów. Witam panie i panów radnych. Stwierdzam, że na stan 15 radnych, na sali obecnych jest 15, ale, a więc obrady mogą być prawomocne, ponieważ jest wymagane kworum. Pozwolą państwo, że przeczytam teraz proponowany porządek obrad. Jako punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt piąty, informacja wójta gminy z okresu między sesjami. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka na lata 2024-2028. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2024 rok. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2024 rok. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2024 rok. Punkt jedenasty. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2024 rok. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez gminę Adamówka oraz zabezpieczenia wkładu własnego projektu pod tytułem Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka, złożonego w odpowiedzi na nabór numer FEPK 07 18 IP 01 002 /24 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Jako punkt 13 sprawy różne i wolne wnioski, jako punkt 14 zakończenie obrad. Czy akceptują państwo proponowany porządek obrad, czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę. A zatem przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie porządku obrad. Kto z państwa jest za przyjęciem porządku obrad, proszę oddać głos. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Kolejnym punktem jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Jeżeli są jakieś uwagi, zastrzeżenia do protokołu z poprzedniej sesji, bardzo proszę. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, proszę oddać głos. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosów za 8, głosów przeciw 4, wstrzymujących się 3. Protokół z poprzedniej sesji przechodzi większą liczbą głosów. Następnym naszym punktem jest punkt piąty. Informacja wójta gminy z okresu między sesjami. Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Przedstawię bardzo krótko sprawozdanie z działalności wójta w okresie od 25 listopada, czyli od dnia ostatniego posiedzenia Rady do dnia dzisiejszego. 26 listopada uczestniczyłem w spotkaniu pod nazwą Spotkanie z energetyką dla samorządów, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim
a tematem spotkania było podstawy zarządzania energetyką, termomodernizację budynków, spółdzielnie energetyczne oraz klastry energii i wirtualne elektrownie. W dniu 27 listopada uczestniczyłem w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim z panią marszałek Anną Huk oraz radnymi z Cieplic Arturem Lisikiem i Tomaszem Szewczykiem oraz sołtysem Cieplic Markiem Tokarzem, gdzie poruszaliśmy temat projektu drogi 835 na wysokości miejscowości Cieplic. W tym samym dniu odbył się częściowy odbiór dróg poscaleniowych wsi Krasne i Pawłowa. W dniu 30 listopada w miejscowości Adamówka odbył się turniej piłkarski dzieci Żaczek, drużyn dziewczęcych, w którym miałem przyjemność uczestniczyć. W dniu 1 grudnia w miejscowości Adamówka rozpoczął się turniej starszych w piłce nożnej oraz kiermasz na rzecz Szlachetnej Paczki. W dniu 3 grudnia odbyłem rozmowę z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku w sprawie wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu do jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku. W dniu 4 grudnia odbyło się spotkanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych w miejscowości Cieplice. W dniu 5 grudnia na zaproszenie wójta gminy Adamówka odbyło się spotkanie z kołami gospodyń wiejskich i stowarzyszeniami z gminy Adamówka w sprawie współpracy z gminą. W dniu 6 grudnia podpisałem akt notarialny w Przeworsku w kwestii sprzedaży działki w Majdanie Sieniawskim. W dniu 7 grudnia uczestniczyłem w gminnym posiedzeniu zarządu OSP, gdzie omawiane były sprawy bieżące dotyczące ochotniczych straży pożarnych z gminy Adamówka. W dniach 9 do 11 grudnia uczestniczyłem w wyjazdowym szkoleniu zorganizowanym przez lokalną grupę działania Kraina SAN-u, którego tematem głównym było zarządzanie projektem grantowym realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. To tak pokrótce. Oczywiście tutaj bieżące funkcjonowanie urzędu i gminy. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi. Jakieś pytania może do Pana Wójta w tej sprawie? Nie widzę, a zatem przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Bardzo proszę Pana zastępcę Wójta o zabranie głosu, przedstawienie projektu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w paragrafie pierwszym proponujemy następujące zmiany w budżecie gminy. Po pierwsze, zwiększamy dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 1 089 889 zł. Z tego w całości są to dochody bieżące. I na tą kwotę składają się następujące kwoty. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 14 889 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 75 000 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, jest to kwota dodatkowych środków, które otrzymaliśmy właśnie z budżetu państwa, 375 013 zł i dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 624 800 987 zł. Łącznie dostaliśmy dodatkowo 1 000 000 zł. Zmniejszamy dochody budżetu gminy na rok 2024 o 12 tysięcy złotych jako wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. W paragrafie drugim zmniejszamy wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 2 338 475 zł. Z tego wydatki bieżące o kwotę 904 946 zł, w tym
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej 317 836 zł. Odsetki od zaciągniętych pożyczek 124 116 zł. Tutaj widać, jak fajnie, że nie korzystamy właśnie z tego kredytu, który był planowany. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych oraz oddziałach przedszkolnych w Adamówce i Majdanie Sieniawskim 462 994 zł. Wydatki majątkowe zmniejszamy o kwotę 1 433 529 zł. I są to środki, które były przeznaczone na rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Krasne wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Krasne i Pawłowa 733 048 zł. Są to głównie środki, które pomniejszyły nam koszty tej inwestycji z tego względu, że odliczamy podatek VAT. Przebudowa drogi gminnej numer 110-509R Krasne-Capłapy-Pawłowa w miejscowości Krasne oraz Pawłowa 18 581 zł. Są to środki, które były tak delikatnie na wyrost zaplanowane, gdyby się okazało, że są jakieś roboty dodatkowe. Tych robót nie było. Też udał nam się bardzo przetarg na nadzór inwestorski, także takie środki zostały z tego zadania inwestycyjnego. Dotacja celowa dla SP w Majdanie Sieniawskim na zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego 345 tysięcy złotych. No i są to środki, które będą potrzebne do zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie, ponieważ w tym roku nie są wykorzystane. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z instalacją fotowoltaiczną 36 900 zł. Tutaj też odliczamy VAT. I budowa Domu Kultury w miejscowości Adamówka wraz z instalacją fotowoltaiczną 300 000 zł. Były to środki też zaplanowane z jakimś tam zapasem, zresztą z myślą, że być może przynajmniej część wyposażenia kupimy, natomiast ze względu na to, że też nie korzystamy z kredytu, nie chcemy korzystać z kredytu i być może, że byłyby nawet trudności z tym, żeby mieć środki finansowe na rachunku bankowym. Te środki już nie zostaną wykorzystane. Po dokonanych zmianach zmniejsza się deficyt budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 3 416 364 zł. I zmniejsza się również przychody budżetu gminy o kwotę 3 416 364 zł. I są to przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 329 142 zł, czyli to, co zakładaliśmy w uchwałach na prefinansowanie przebudowy drogi i budowy ujęcia wody, to też ostatecznie zaciągnęliśmy mniejsze kwoty tych kredytów. I przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 087 222 zł. Po dokonanych zmianach ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 6 320 155 zł, w tym pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500 zł i 500 tysięcy złotych i sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 320 150 555 zł. Oczywiście w budżecie zostanie nam deficyt, bo zrównoważyć budżetu nie da się tak
na zero. Natomiast, no tak jak mówiłem wcześniej, na pewno ten deficyt, który byłby finansowany kredytem komercyjnym, nie wystąpi. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu wicewójtowi. Jeżeli są pytania do projektu zmiany w budżecie, bardzo proszę. Nie widzę. A zatem przechodzimy do głosowania. Czytam projekt uchwały. Uchwała numer 8/47/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Proszę o oddanie głosu. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę sprawdzić jeszcze. Dziękuję. Głosów za 12, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 3. Uchwała wchodzi w życie większą liczbą głosów. Kolejnym naszym punktem jest punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka na lata 2024-2028. Proszę o zabranie głosu zastępcę wójta. Jeżeli chodzi o uchwałę, to ja może powiem tylko krótko. Te zmiany dokonuje się w związku z tym, że przed chwilą Rada podjęła uchwałę o zmianach w budżecie. One też uwzględniają zarządzenia wójta według stanu na dzień 12 grudnia, czyli na dzień dzisiejszy. I tutaj w wieloletniej prognozie finansowej mamy jak gdyby zsumowane to wszystko, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o zmiany w budżecie na rok 2024. I dochody budżetu gminy na dzień dzisiejszy, oczywiście dochody planowane, to 39 milionów 280 tysięcy 43 złote i 27 groszy, przy czym dochody bieżące to 25 milionów 75 tysięcy 726 zł i 80 groszy i dochody majątkowe 14 204 316 zł i 47 groszy. Natomiast wydatki to kwota 52 miliony 828 tysięcy 207 zł i 66 groszy. Przy czym wydatki bieżące to 23 452 820 zł i 5 groszy, natomiast wydatki majątkowe to kwota większa od wydatków bieżących, czyli 29 375 387 zł 61 groszy. Deficyt budżetu to 13 548 164 zł i 39 groszy. No i oczywiście w takiej wysokości planowane przychody. Przy czym te przychody to one pochodzą właśnie z nadwyżki z roku ubiegłego. No i z tych dwóch kredytów na prefinansowanie. Jeżeli chodzi o rok 2025, to tutaj planowane dochody to są kwota bardzo podobna, 39 228 tysięcy, natomiast wydatki 33 400 2848 zł,
wynik budżetu jest z nadwyżką, czyli 5 820 155 zł, po to, żeby można było spłacić te zaciągnięte dwa kredyty na prefinansowanie zadań inwestycyjnych. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu wicewójtowi. Jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 8/48/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Adamówka na lata 2024-2028. Bardzo proszę o oddanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że głosów za 12, głosów przeciwnych 1, wstrzymujących się 2. Uchwała wchodzi w życie większą liczbą głosów. Kolejnym naszym punktem jest punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2024 rok. Bardzo proszę o zabranie głosu pana zastępcy wójta. Może zaczniemy od uchwały dotyczącej modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Adamówka. Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na rok 2024 w wysokości 390 300 zł. Tam był taki drobny błąd pisarski, ma być właśnie 300 zł. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Adamówka. Źródłem pokrycia zobowiązania, o którym mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały, będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 299 440 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 90 590 zł. Oczywiście i one są w projekcie budżetu. Dziękuję panu zastępcy. Jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 8/49/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2024 rok. Bardzo proszę o oddanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosów za 12, głosów przeciw 0, wstrzymujących się 3. Uchwała wchodzi w życie większą liczbą głosów. Kolejnym naszym punktem jest punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2024 rok. Proszę pana zastępcę o zabranie głosu. Więc w paragrafie 1 postanawia się zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na rok 2024 w wysokości 1 100 732 zł i 16 groszy na rok 2025 z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowa budynku szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła II w Adamówce pod działalność klubu dziecięcego Leśna Kraina w Adamówce. Źródłem pokrycia zobowiązania, o którym mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały, będą środki z Krajowego Planu Odbudowy, środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie do środków z KPO w wysokości 953 732 zł i 16 groszy oraz środki z budżetu gminy w wysokości 147 000 zł.
Podjęcie tej uchwały pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu, zarówno na roboty budowlane, jak i nadzór inwestorski. No i zgodnie z planem od 1 września dzieci będą mogły korzystać z tego klubu dziecięcego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panu zastępcy, jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. A zatem przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 8/50/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2024 rok. Proszę o oddanie głosu. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę sprawdzić jeszcze. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała wchodzi w życie jednogłośnie. Kolejnym naszym punktem jest punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2024 rok. Bardzo proszę pana zastępcę o zabranie głosu. Ta uchwała dotyczy prac remontowych nagrobków na cmentarzu rzymskokatolickim w miejscowości Majdan Sieniawski, który od ubiegłego roku, od bieżącego nawet roku, jest naszą już własnością. I w paragrafie pierwszym postanawia się zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na rok 2024 w wysokości 73 900 zł z przeznaczeniem na realizację w 2025 roku zadania prace renowacyjne nagrobków na cmentarzu rzymskokatolickim w miejscowości Majdan Sieniawski. Źródłem pokrycia zobowiązania, o którym mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały, będą środki z rządowego programu odbudowy zabytków w wysokości 72 422 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 1478 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi, wicewójtowi. Jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 8/51/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2024 rok. Proszę o oddanie głosu. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała wchodzi jednogłośnie. Kolejnym naszym punktem jest punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2024 rok. Proszę również pana zastępcę wójta o zabranie głosu. Ta uchwała dotyczy rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z instalacją fotowoltaiczną. Jest to zadanie, które no ze względów formalnych związanych z uzyskaniem warunków na włączenie do systemu energetycznego wybudowanej instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii przy oczyszczalni ścieków w Adamówce. Zadanie będzie dokończone w roku 2025. W związku z tym jest konieczność podjęcia uchwały, która w paragrafie pierwszym postanawia zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na rok 2024 w wysokości 1 913 011 zł. Na rok 2025 z przeznaczeniem na realizację tego zadania, o którym mówiłem, i źródłem pokrycia zobowiązania, o którym mowa w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały, będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 899 911 zł
oraz środki z budżetu gminy w wysokości 13 100 zł. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wicewójtowi. Jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 8/52/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2024 rok. Proszę o oddanie głosu. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosów za 13, przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Uchwała wchodzi w życie większą liczbą głosów. Kolejnym naszym punktem jest punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez gminę Adamówka oraz zabezpieczenia wkładu własnego projektu pod tytułem Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka złożonego w odpowiedzi na nabór numer FEPK 07/18/IP01002 przez 2024 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027. Bardzo proszę panią dyrektor Centrum Usług Społecznych o zabranie głosu. W związku z zakwalifikowaniem się projektu pod nazwą Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka do dofinansowania wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez gminę Adamówka, a także zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka. Projekt, drodzy państwo, będzie realizowany od 1 marca 2025 roku do 30 września 2027 roku. Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu wynosi 3 161 383 zł 19 groszy. Z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa to 3 3 314 zł oraz 3 grosze. Ponadto wkład własny w kwocie 158 069 zł 16 groszy pochodzić będzie z odpłatności uczestników korzystających z usług opiekuńczych. Tak jak wspomniałam, na komisji projekt będzie dotyczył wsparcia finansowego Centrum Usług Społecznych w Adamówka, a także dofinansowań wynagrodzeń pracowników etatowych Centrum Usług Społecznych oraz świadczenia usług dla mieszkańców gminy Adamówka ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W okresie od 1 kwietnia te usługi będą realizowane do 30 września 2027 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Jakieś może pytania do pani dyrektor w sprawie projektu uchwały? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 8/53/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez gminę Adamówka oraz zabezpieczenia wkładu własnego projektu pod tytułem Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka złożonego w odpowiedzi na nabór numer FEPK 07/18/IP01002 przez 2024 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027. Proszę o oddanie głosu. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosów za 14, przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Uchwała wchodzi w życie większą liczbą głosów. Dziękuję. Teraz przechodzimy do punktu 13. Sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z państwa radnych ma jakąś sprawę, którą chciałby przedstawić na forum rady, to bardzo proszę. Proszę bardzo, pan radny Kielepka. Halo, słychać mnie dobrze? Jak się nikt nie zgłasza, to ja o jeden temat tutaj zahaczę, ponieważ w związku z tym, to od początku funkcjonowania tej rady poruszamy temat transmisji posiedzeń. Mieszkańcy zgłaszają nam ciągle, że transmisja jest rwana, transmisja się zacina, trzeba ją odświeżać.
głos z tak jakby z wyświetlanym obrazem się rozjeżdża. I ja mam taką propozycję, żeby można było, czy może spróbowalibyśmy zrobić coś takiego, jak w niektórych gminach zauważyłem, że jest, że gmina ma założony swój kanał na YouTubie i tam są prowadzone obrady. Założenie kanału streamingowego jest całkowicie darmowe, nie niesie to żadnych kosztów dla gminy. I czy nie byłoby to jakieś rozwiązanie, żebyśmy mogli, powiedzmy, w jakiś sposób. Jest pan od promocji, może nam tutaj podpowie coś. Bardzo pan wypowie. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, oczywiście te problemy też będziemy chcieli w miarę możliwości, w miarę szybko usunąć, te usterki, które tutaj występują. Mamy teraz specjalistę od tematów mediów, bo pan Rafał jest akurat specjalistą również w tematyce mediów i myślę, że jeżeli chodzi o same szczegóły, to nawet teraz pewnie coś można na ten temat powiedzieć. Bardzo bym prosił w takim razie. Proszę pan do pani Rafał. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o transmisję i tak tutaj pan Kierepka Jacek wspomniał, potrzebę transmitowania na kanał YouTube'a, niestety ustawa mówi wyraźnie, że streaming musi się odbywać na serwery w kraju, w państwie, no w Europie, krótko mówiąc. YouTube nie zapewnia jednoznacznie, że dana transmisja będzie na serwerach umieszczonych w Europie. To jest losowo. Może być Europa, mogą być Niemcy, może być Polska, może być Stany Zjednoczone. Więc tutaj de facto nie spełnialibyśmy obowiązku, który narzuca nam ustawodawca. Kolejnym tematem, który jest też wymagany, jak państwo doskonale pewnie sobie zdajecie sprawę, jest tak zwana transkrypcja. Nie jest wymagana podczas transmisji na żywo, ale 14 dni mamy na to, żeby uzupełnić ten materiał o tak zwane napisy. Co możemy w tym przypadku zrobić, jeżeli chcemy spełniać ustawę i być zgodnie z literą prawa? Kanał streamingowy, tak jak tu odbywamy, może się odbywać na serwery, w tym przypadku bodajże, może nie będę podawał firmy, żeby robić komuś reklamę na E, resztę państwu można doczytać, ale po zakończeniu transmisji materiał, który jest archiwizowany, udostępnić niezwłocznie na kanale YouTube i to jest wtedy zgodne z prawem. Powiem tak, są samorządy, które faktycznie podchodzą, jak tutaj państwo, z problemami, że bo to nie jest tylko jeden dostawca tego typu streamingów. Generuje to opóźnienie, generuje to dodatkowe koszty, transkrypcja generuje dodatkowe również koszty. Niektórzy pomimo tego robią na te kanały YouTube'a, bo jest to dostępność łatwiejsza, choćby przy odtwarzaniu, mobilność i tak dalej, i stabilniejsze te serwery faktycznie, ale ryzykujemy. Do tej pory, powiem państwu tak, bo analizowałem to bodajże z miesiąc temu, jeden samorząd miał kontrolę w tym przypadku, jeżeli chodzi o streaming i zalecono mu, żeby jednak dostosować się do wymogu, jaki narzuca ustawodawca. Do tej pory dużo samorządów robi na YouTube'a. Na razie jest to, że tak powiem, nieweryfikowane zbytnio, ale nie powiedziano, że nie będzie. To tak formalnie, no reszta. Myślę, że tutaj kwestia dźwięku, o którym pan tutaj też wspomniał. Tak przyglądając się, bo mi tu pan Radosław zgłaszał te problemy też, że takie coś ma miejsce. Kwestia myślę, że do konfigurowania programu lub zmiany programu, który streaminguje tutaj, bo na chwilę obecną ten program nie wiem, czy ma w sobie opcję opóźnienia dźwięku względem obrazu. Z racji tego, że ta kamera jest kamerą IP, czyli taką jakby do monitoringu, de facto no, dużo samorządów korzysta, bo to jest bardzo ekonomiczna wersja streamingu. Generuje opóźnienia przez przetwarzanie obrazu i dosył do komputera, który robi streaming, tak? Więc albo po prostu postawienie zwykłej kamery takiej, jak nie wiem, choćby na telefonu komórkowego, który będzie bezpośrednio podawał, nie będzie opóźnienia, czyli wymiana kamery na inną, taką stacjonarną, lub zmiana oprogramowania w najgorszym przypadku, który będzie miał opcję opóźnienia w milisekundach, to się podaje dźwięku względem audio, dźwięku względem wideo, względem obrazu. To są takie rzeczy z natury technicznej. Czy jakieś pytania jeszcze się państwo nasuwają, coś w tej kwestii? To myślę, że wyjaśnił pan to bardzo dobrze. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu Rafałowi za przedstawienie. Ja ze swojej strony będę też zabiegał, żeby po prostu ta jakość tego sygnału była jak najlepsza, żebyśmy po prostu w danym czasie wymienili te nasze urządzenia.
mamy na razie, jakie mamy, ale z tego, co się orientuje, to już chyba pan sekretarz się orientował, jakie są koszty nowego systemu i to już idzie w setki tysięcy złotych. To już także na ten rok nie mogliśmy tego na pewno zrealizować. Dziękuję. Jakieś inne sprawy? Proszę bardzo, pan radny Barszczak. Bo tutaj dzisiaj z nami jest właśnie pan od promocji i chciałbym się dowiedzieć, na czym, czym będą, jakie on będzie pełnił funkcje w naszej gminie, zajmując się tą promocją tej naszej gminy i właśnie czy takie stanowisko jakby jest potrzebne, bo właśnie tutaj na komisji były ubolewania nad tym, że no koszty utrzymania radnych to będzie prawie 200 tysięcy. Proszę bardzo, pan burmistrz. Tak, panie radny. Ja może zacznę od tego, tak. Przychodząc tutaj do urzędu w Adamówce, no nie dostałem takiego w ogóle stanowiska, jeżeli chodzi o promocję. Natomiast w tej chwili sam pan chyba doskonale się orientuje, na czym polega przekaz informacyjny do mieszkańców czy do społeczności lokalnej o wszelkich sprawach, które dzieją się w gminie, w urzędzie gminy Adamówka. Ja przed jeszcze wyborami jeździłem po spotkaniach z mieszkańcami. Na każdym spotkaniu był zarzut, że nie są informowani mieszkańcy na bieżąco o sytuacji, która dzieje się, jeżeli chodzi o sprawy inwestycyjne, ale również wydarzenia jakieś kulturalne czy inne. Między innymi tym właśnie pan Rafał będzie się zajmował. Zajmuje się już w tej chwili, bo ja uważam, będąc kierownikiem tej jednostki, że taka osoba w tej chwili jest potrzebna i po prostu z taką osobą podpisałem umowę. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, bo pewnie pan o to zapyta, jest najniższa krajowa. No dobrze, a w sensie w jaki sposób, czyli będą jakieś spotkania, ten pan będzie prowadził spotkania z mieszkańcami, czy to będą obsługa social mediów? Wszelkie wydarzenia, które będziemy organizować i jeżeli chodzi o imprezy plenerowe, ale nie tylko plenerowe, będzie obsługiwał również pan Rafał, ale na bieżąco, jak gdyby będzie nam prowadził stronę internetową, stronę Facebooka i wszystkie social media, no i organizował nam te wydarzenia, chociażby jakby teraz, bo miałem państwu powiedzieć, a to za chwilę, ale jak już jestem przy tych wydarzeniach, to państwu powiem, że w najbliższą sobotę i w niedzielę odbędzie się kiermasz bożonarodzeniowy, świąteczny, tutaj w miejscowości Adamówka, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 835 na wysokości kościoła w Adamówce. Głównymi uczestnikami tego kiermaszu będą koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Adamówka, ale również stowarzyszenie plus przedsiębiorcy, którzy zechcą po prostu tam się wystawić. Także będzie, zapraszam państwa bardzo serdecznie na to wydarzenie. Myślę, że no jest to wydarzenie, które akurat jest na czasie, jest przypisane. Nie było jeszcze takiego wydarzenia w Adamówce. Może się przyjmie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Jeszcze jakieś inne pytania? Proszę bardzo, radny Szewczyk. Proszę powtórzyć jeszcze raz pytanie, tak. Bo ostatnio nie było słychać, także były to. Dobrze, to w związku z tym, że pan Rafał jest zatrudniony w naszej gminie, a aplikacja gmina, która ma nas, mieszkańców, informować o różnych takich wydarzeniach, nie do końca funkcjonuje prawidłowo, czy też będzie odpowiedzialny za tą aplikację? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, wchodzimy trochę teraz już w zakres obowiązków kierownika, ale dobrze, jeżeli Państwo pytacie, to oczywiście odpowiem na to pytanie. Oczywiście ja będę starał się poprawić wszelkie możliwe
kanały przekazu informacji do mieszkańców, łącznie z tą aplikacją. Natomiast no, jeżeli byście chcieli porozmawiać na temat szczegółów zakresu czynności pana Rafała, no to zapraszam do siebie naprawdę, no chyba, to nawet chyba nie jest miejsce posiedzenia rady, żeby na ten temat rozmawiać, jaki kto ma zakres czynności szczegółowo i po kolei, bo o tym tak naprawdę pracodawca decyduje i tutaj chciałbym po prostu zapewnić, że pracy będzie miał dużo, bo naprawdę jest co robić. Dziękuję bardzo wójtowi. Jakieś inne pytania jeszcze? Proszę bardzo, radny Popik. Ja mam pytanie tego rodzaju, że idzie zima i chciałem zapytać, na jakim etapie gmina jest przygotowana do tego tematu. W zeszłym roku, z tego co pamiętam, trochę nas zaskoczyło. Proszę bardzo, wójt odpowie. Mam rozumieć, panie radny, że pan pyta o zimowe utrzymanie dróg. Tak, to jesteśmy po wyłonieniu wykonawcy, mamy podpisaną umowę. Wykonawca jest ten sam, który był w bieżącym roku jeszcze, w ubiegłym bieżącym roku. Myślę, że jesteśmy przygotowani. Dziękuję. Kto to jest wykonawcą? Znaczy ja nie wiem, jak firma się nazywa, ale to Kidajan. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś inne sprawy, pytania? Proszę bardzo, radny Nicowski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie wójtowie. Ja mam takie pytanie odnośnie, bo nawet jest teraz pan od promocji, ale czy też będzie to w jego, że tak powiem, obowiązkach. Czy w gminie jest coś takiego jak obrona cywilna, bo to jest takie, jest teraz wiadomo, co się dzieje na świecie i w razie czegoś, co po prostu mieszkańcy powiadomo, że nie co, przylecą do wójta, a panie wójcie, pomóż pan, bo coś się stało, na przykład, bo wie pan, różnie to teraz jest, nie, a czy, bo wiadomo, można powiedzieć, że państwo nasze, można powiedzieć, nie jest na to przygotowane, ale tak generalnie tak samo gmina. Właśnie chciałbym się na ten temat coś dowiedzieć, jakie by były jakieś procedury w razie czegoś, bo wie pan, nie wiemy, jak to wszystko się zakończyłoby dobrze, ale na przyszłość trzeba coś wiedzieć. Czy. Dziękuję. Pan wójt odpowie. Więc panie radny, jeżeli chodzi o obronę cywilną, jak to pan nazwał, to zarządzanie kryzysowe czy obrona cywilna, to jest to stanowisko, które od dawna funkcjonuje w gminie. I na takie sytuacje są tworzone plany wojewódzkie. Jeżeli chodzi o osobę, to macie państwo tutaj właśnie osobę, która się zajmuje tymi tematami, jest to pan Radek Stypko. On zajmuje się sprawami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Jeżeli chcielibyście się coś dowiedzieć na temat tych planów, które przewidują takie czy inne scenariusze, to zachęcam, żeby się zgłosić do niego. Znaczy się mi się wydaje, że wystarczyłoby właśnie może przez internet po prostu na stronie opublikować. Proszę pana, żeby cokolwiek wiedzieć, nie? Nie, no. Proszę mi wierzyć, że odpowiednie służby prowadzą w tym zakresie ćwiczenia, na przykład polegające na nie tylko symulowanej, ale faktycznej mobilizacji, oczywiście nie dotyczącej całego wszystkich osób, które by podlegały mobilizacji, ale takie ćwiczenia są prowadzone. I różnego rodzaju, no, natomiast no, to nie jest coś, czym my się mamy chwalić w internecie. Zapomnijcie o internecie, bo w przypadku sytuacji kryzysowej to internet nie będzie działał. Tutaj służby trochę będą musiały działać inaczej, nie wykorzystując te metody, które są stosowane w czasie pokoju. Natomiast no, są osoby do tego wyznaczone, one wiedzą o tym, natomiast to nie jest coś,
co ma funkcjonować w internecie albo być powszechnie dostępne. Ja wiem, że może nie tam jak szczegóły, ale ogólnie, żeby ludzie coś wiedzieli, gdzie się udać, do kogo i tak dalej, kogo słuchać, bo wiadomo, że jak jest coś, to ktoś przyjmie kontrolę, prawda? Ktoś tym jakby zarządza, żeby ludzie wiedzieli, kto jest taki i tak dalej, no takie rzeczy ewentualnie... No to pewne informacje wynikają nawet z ustaw i są ogólnie dostępne. Szefem obrony cywilnej jest wójt. Tak, na terenie gminy. Jego zastępcą, to już pan wójt powiedział, kto, czyli osoba, która zajmuje się obroną cywilną. Dobra, mam pytanie jeszcze takie następne. Odnośnie właśnie tworzenia stanowisk w gminie, czy to leży tylko w gestii wójta, czy na przykład rada może podjąć też jakąś uchwałę w sensie takim, że się zgadza na to, bądź się nie zgadza, czy to na to rada nie ma wpływu? Czy bardzo pan wójt odpowie? Jeżeli chodzi o tworzenie stanowisk, to jest taki dokument jak regulamin organizacyjny jednostki i tam jak gdyby jest to przedstawione poszczególne stanowiska, które są w danej jednostce. Regulamin organizacyjny jednostki, znaczy tak, może inaczej. Państwo oczywiście macie na to wpływ, jeżeli chodzi o zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego jednostki. Natomiast to, jak powinna funkcjonować jednostka, czyli Urząd Gminy Adamówka, to o tym tak naprawdę decyduje wójt, no bo dziwne by było, żeby ktoś z zewnątrz mu mówił, czy mu taka osoba jest potrzebna, czy mu nie jest potrzebna do wykonywania pracy, którą ma powierzoną. Więc pyta pan konkretnie o jakieś stanowisko? No na przykład dzisiaj, no to stanowisko, które na przykład wynikło z tego na przykład. Podejmowaliście państwo w tym zakresie uchwałę o zmianie regulaminu organizacyjnego. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Sławomir Buza jeszcze prosił o głos. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj pytanie do pana wójta. Odnośnie oświetlenia ulicznego tutaj na naszej ulicy, na Końskiej ulicy, czy ono już jest zrobione, bo był problem. I tutaj wiem, że i pani sołtys zgłaszała. Czy to jest rozwiązane już? Wie pan co, nie jestem panu w stanie w tej chwili odpowiedzieć, bo nie mam informacji, żeby coś nie działało, więc jeżeli było zgłaszane, na pewno było przekazane do serwisanta, który obsługuje ten temat, a tam nie świeciło, czy... Coś robione przy transformatorze i od tamtego czasu na tym odcinku od pana Studziennego i tutaj praktycznie do tej drogi 835, na połowie tej drogi. Sprawdzę to dzisiaj, bo tak, bo jeżeli było zgłoszenie od pani sołtys, na pewno było przekazane do serwisanta i ja takiego zgłoszenia nie przyjąłem, więc nie wiem, czy, ale sprawdzę. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś ktoś ma pytanie? Także nie widzę. Dziękuję bardzo zaproszonym gościom za przybycie. Dziękuję bardzo paniom radnym. Dziękuję paniom i panom sołtysom. Dziękuję pani protokolant, jak i również panu obsługującemu od strony elektronicznej. Dzisiejszą sesję uważam za zakończoną.